Czytać warto, ponieważ to wzbogaca nasze życie, żyjemy kilkukrotnie i myślę, że nie wyobrażam sobie, że można żyć bez czytania. Wszystkim polecam, to jest coś, co nam się przydarza jako wielka przygoda w życiu. Dlaczego warto czytać? Warto czytać dlatego, że książki rozbudzają wyobraźnię, ale też książki mogą być ratunkiem. Warto czytać przede wszystkim dlatego, że czytanie to wolność. Czytanie to jest taki moment, kiedy my i ten tekst, z którym obcujemy, są sam na sam, czy jesteśmy sam na sam. I to jest ten moment, kiedy sami musimy określić, jakie jest znaczenie tego tekstu, tak? Zrozumieć go, zinterpretować, tak? A rozumienie i interpretacja w ogóle czegokolwiek to jest probierz naszej wolności. Wybaczcie mi za ten nieco rekolekcyjny ton i nieco podniosły, ale inaczej tego oddać nie potrafię. Książka zmusza nas do znacznie wolniejszego wchodzenia w rzeczywistość, którą nam przekazuje, ale dzięki temu, że to się dokonuje wolniej, to jest to także głębsze. Kiedy byłam dzieckiem i zaczynałam czytać, to książki były dla mnie w pewnym sensie ratunkiem, ponieważ one były moim momentami, jedynym kontaktem w ogóle ze światem zewnętrznym. Bez tych książek chyba bym po prostu oszalała, a one mi dawały taką przestrzeń, zupełnie nową przestrzeń, w której się czułam bezpiecznie, no i one mnie szalenie rozwijały. Warto czytać książki po to, żeby głębiej zrozumieć otaczający nas świat, a nie pozostawać wyłącznie na jego obrazkowej powierzchni.